23 do 27 stycznia na Podkarpaciu obchodzono 9 Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu. W powiecie lubaczowskim uroczystości z tej okazji kolejny raz zorganizowano m.in. w Lubaczowie. Dzień dobry, albo raczej dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie na 9 obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. 9 na Podkarpaciu. W Lubaczowie obchodzimy ten dzień już po raz 6. Natomiast w miejskiej bibliotece publicznej po raz 5, więc to takie trochę spotkanie jubileuszowe. To dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy występem uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej w Lubaczowie. Będą to dwa utwory wykonane przez Tobiasza i później Marek Majcher zagra z listy Schindlera. Thank you.
zobaczyłam, jak bym przyjechała do rodnego miasta. Baczów jest bardzo wielka część mojej historii. Przyjechałam tu do... Po pierwsze, podczas II wojny światowej, przez tego pierwszego roku czerwca, kiedy Niemcy wkroczyli tu do wschodniej części Polski i zajęli ten teren, zaczęła się zagłada Żydów. Każdy szukał sobie jakiś schron, jakiś bunkier, jakieś gdzieś miejsce, żeby móc utrzymać się przy życiu. Za pomocy Żydom groziło każdemu kara śmierci. Ja w tym czasie przyszłam pierwszą z Żółkwi do Lubaczowa. Miałam tu siostrę. Moja siostra uciekła, moja siostra ze szwagrem uciekli z Lwowa i przyjechali tu, mieli rodziny. Mój szwagier miał tu rodzinę w Lubaczowie. Miał dwie siostry, szwagrów, dzieci małe były. Więc w Lwowie było bardzo, w Lwowie ta ziemia się już paliła, oni przyjechali tu. Ale w ich domach było bardzo ciasno. Więc moja siostra szukała mieszkania. W mieście nie tak można było dostać. Więc wyszła trochę z miasta i widziała na jednym domu mieszkanie do wynajęcia. Więc weszła i pokazali, tak, my mamy mieszkanie do wynajęcia, to jest to mieszkanie i my pani wynajmujemy. Jak wróciła do rodziny i pytali się, powiedziała, znalazłam mieszkanie. Gdzie ty znalazłaś mieszkanie? Co powiedziała, że u państwa pomorskich. Powiedzieli, to na pewno on nie wie, że ty jesteś Żydówka, dlatego że to niemożliwe, żeby on wynajął Żydom mieszkanie. Nikt z nas nie wynajmuje Żydom mieszkanie. No a wróciła i powiedziała, że jesteś Żydówka, że jest Żydówka. Ale oni powiedzieli, okej, my nie zmieniamy zdania. My wynajmujemy pani mieszkanie. I to było z jednej rzeczy, że to prawda nie... Nawet jak teraz myślę o tym, to nie mogę sobie wyobrazić, jak oni wynajęli mieszkanie Żydom. To był jakoś pierwszy krok. A mnie mój szwagier załatwił pracę na folwarku cukrowym. Folwark, że uprawiał buraki cukrowe. To było niedaleko tu, po drodze do Młodowa. I ja tam pracowałam. Ja tak wracam do tych czasów. I nieraz sobie sam myślę, wow, jak to wszystko było. Więc pewnego dnia nasza jakaś znajoma, że była odpowiedzialna na te dzieci, które tam pracowały i powiedziała, że wiecie, dzieci, tu nasze te baraki są koło tych torów kolejowych i tu jadą koleje dniem i nocą, wożą Żydów i nikt nie wraca. Aż ja to zrozumiałam, aż ja to przetrafiłam, to znaczy, że nikt nie wraca. Więc poleciałam do mojej siostry i mówię, wiesz co, ta pani Pręglowa powiedziała taką rzecz, że wożą Żydów i nikt nie wraca, a ja chcę żyć. To jest to, że ten fakt, to tak pamiętam, że ja powiedziałam stanowczo, że ja chcę żyć. I teraz ja ósmy raz przyjeżdżam do Polski na te obchody Dnia Holokaustu, żeby wspomnieć panią Pomorską i żeby jej nigdy nie zapomnieć. Więc
Okej. Okay. Pani Pomorska słyszała to i to ją bardzo utknęło. I ona miała dwóch synów, ale ona poszła na probostwo wyjąć metrykę dziewczynki, która też była zubaczowa, ale była wysłana na seminarium. Że była mniej więcej w moim wieku. Do tego czasu ja nie wiedziałam, co to jest zmienić tożsamość. Nigdy o tym nie słyszałam, nie zdążyłam, byłam małą dziewczynką. Ale pani Pomorska przyniosła metrykę na imię Janina Kogus, urodzona w Mołdowie. I ja miałam od jutra zmienić tożsamość. Być zamiast Lucja Grinszpan, Janina Kogut. I od razu się do tego przyzwyczaiłam. Ale nie tylko to. Więc ona dała mi wskazówki. Pojechać do Przemyśla, Przemyśla ma siostrę, dała mi też list, żeby ta siostra gościła kilka dni. I tam, na ulicy Kazimierzowskiej, jest biuro pracy, tam można się zapisać na pracę do Niemiec. Więc ja pojechałam do Przemyśla i jak wychodziłam z tej stacji kolejowej i tak przeszłam, byłam tak ubrana jako wiejska dziewczynka i miałam taki koszyk i jedna pani mi się pytała, czy mam mleko albo jajka, masło albo jajka. To sobie, a dobrze wyglądam jak wiejska dziewczynka. I tak przyszłam do Przemyśla. Więc poszłam do tej pani na siebie, i dałam ten list. I no zaraz miałam pójść do biura i zapisać się. To biuro tak było na dole, było kilka schodków zejść. I ja tak pierwszy raz w życiu sama. I nikt mi nie mógł pomóc, tylko Bóg. I przeszłam się raz, dwa i w końcu odetchnęłam głęboko, weszłam. I powiedziałam, ja się chcę zameldować na pracę, dlatego że moich rodziców jeździ na Syberię i to była prawda. Ja nie byłam prawdziwa, ale to wszystko było prawda. I ponieważ mnie nie było w domu, zostałam u krewnych, a teraz jest bardzo ciężko mnie utrzymać, więc ja postanowiłam, że ja też muszę pracować sama. Okej, to mnie zapisali, powiedzieli jeszcze za kilka dni wyjeżdża transport do Krakowa, dlatego ten zbiórny to nie biuro, tylko ten centrum. To jest w Krakowie. No i za kilka dni pojechałam, jeszcze kilku ludzi było, żeśmy pojechali do Krakowa i tak na zadanie na ulicy Lwową. Tam był taki duży centrum, widoczny z okolicy Galicji. Ale tam jak przyjechałam w Przemyślu, to byłam sama, bo jeszcze kilka osób, ale tam było bardzo dużo młodzieży. Dziewczynki, chłopcy. I ja jednak na zewnątrz byłam bardzo pewna siebie, ale wewnątrz bardzo się bałam. Bałam się własnego cienia. No dobrze, ale musiałam się zająć. I po jakimś dniu doszli do mnie ci, ten jeden z tych, że mnie zapisał, mówi, słuchaj, ty jesteś Żydówką i my możesz uciec, my za tobą nie będziemy latali. Ja zaprzeczyłam, powiedziałam, ja nie jestem Żydówką i ja się wcale nie boję i my się boimy nawet z tobą pójść na ulicę. Każdy widzi, że ty jesteś Żydówką. No powiedziałam, ja się nie boję, a wy nie chcecie. I ze mną to ja pójdę sama. Poszłam i wróciłam do tego lagru. Oni jednak
myśleli, nie wiem co myśleli, ale oni powiedzieli mi, że jutro idziemy na gestapo. Więc jutro idziemy na gestapo, nie? Nie mogłam niczego innego powiedzieć. I poszłam zupełnie pewna siebie. I żeśmy przyszli do tego biura i ten pan mówi tak, jakby przywiózł ten towar i wychodzi taki wysoki pan i się pyta, czy ja rozumiem po niemiecku? A ja doskonale zrozumiałam, to on się pyta, ale powiedziałam, ja nie rozumiem, co ten pan mówi. Więc on powiedział, ona nie jest Żydówka. Gestapo powiedziało, że nie jestem Żydówka. Więc zawsze o tym myślę, co moje oczy mówiły. Czy oczy nam mówiły o zwycięstwie? Na razie. Dlatego, że nigdy nie wiadomo, co jutro czeka. Ale ja byłam zupełnie obojętna. Nie wiem, co moje oczy mówiły. Ale żeśmy wrócili i nazajutrz każdy dostał taką paczuszkę na drogę i ja po kilku dniach znalazłam się w Berlinie. W Berlinie, że przyjechałam do tego, był taki duży obóz i tam po pierwsze nas fotografowali i różna była taka procedura. I później każdy przyjechali tacy kierownicy, tacy dyrektorzy z różnych biur i każdy sobie wybrał pracownika. Mnie wybrał jeden pan z AEG. AEG, wówczas fabryka elektryczności, nie wyrabiała ani żelazek, i ani czajników, oni wyrabiali tylko broń, amunicję. I po dwóch tygodniach to jeszcze jedna para, że przyjechała do mnie, też od razu powiedziała temu naczelnikowi, że ja jestem Żydówka, więc on mnie zawołał. I się pytał, słuchaj, ty jesteś Żydówka? Powiedziałam, nie. Moich rodziców wywieźli na Sybir, ja zostałam. I znowu mu opowiadam to, mówię, wiesz, on był partyjny, ale był takim bardzo dobrym człowiekiem. On powiedział, mnie nie zależy, może być Żyd i Cygan. Najważniejsze, żeby byli ludźmi. I tak zostałam 3 lata w AEG. I w tym miejscu, w tym lagrze było prawie 90% łodzianek, a resztę było z całej Galicji. Ja tam bardzo dobrze spędziłam, miałam bardzo dobre koleżanki. Nikomu się nigdy nie zwierzyłam. I żeśmy też się kolegowali z Niemcami. Była sekretarka u tego i jeszcze jedna Niemka. I my żeśmy się razem kolegowali i nie tylko Niemcy i Polacy. W naszej tej grupie to była Francuska i Holenderka. I Belgijka, i żeśmy się nazywały familie Bochocy. Myśmy razem chodzili i razem żeśmy spędzały i były dwie Niemki też. I tak pracowałam. I teraz muszę wam opowiedzieć taką epizodę. Było dużo epizod, ale nie chcę was długo trzymać. Więc kiedyś miałam jedną, że ona była moją opiekunką. Ona powiedziała, tu nie masz nikogo, ja chcę być twoją wicemocą. Okej. Więc powiedziała, słuchaj, ty tu zarabiasz pieniądze. Musisz zacząć oszczędzać. Dlatego, że nie można żyć z dnia na dzień. Trzeba mieć trochę oszczędności. Okej, mi się to właśnie bardzo podobało. Więc był jeden pan,
że jak dostałam tą swoją, to co płacę za ten miesiąc, to dałam, nie pamiętam ile, ale on zapisywał, dostałam taki notesik żółty i tak zaczęłam oszczędzać te pieniądze. Wróciłam do domu, miałam przyjaciółkę Helenkę, że to była moja najlepsza przyjaciółka. I powiedziałam, Helenka, wiesz, pani Achte mi powiedziała, że zaczęła oszczędzać pieniądze i ten pan przyszedł i zaczęłam oszczędzać pieniądze. I powiedziała, tak, ty upadłaś na głowę, żeby twoje pieniądze poszły na tą nazistowską, na ich siłę, dajesz im pieniądze, żeby oni zajęli i zabijali ludzi. Wow, Helenka, to prawda, ty masz rację. Co to zrobić? No, zaraz przyszłam do pracy, mówię do pani Akte. Wie pani, dostałam wiadomość, że moja ciotka bardzo chora i potrzebuje jej coś zacząć posyłać pieniądze. No ale ty potrzebujesz posyłać pieniądze ciotce? Powiedziałam tak, tak. I nie mogę zaoszczędzać tu pieniądze. I to mi tak utkwiło w głowie. Ja nie miałam rozumu. Ja, nawet jako Żydówka, nie miałam tego rozumu, co moja przyjaciółka Helenka z Rodzińska. Tak, to jest jedna epizoda z Berlina. Więc wojna w końcu już była przy końcu. I 20 kwietnia Hitler miał urodziny. I wówczas, to już było w 1945 roku, i wówczas tak bombardowali Berlin. Było coś okropnego. I nas chcieli zabrać, aby kopać okopy. Więc Helenka, ta moja przyjaciółka, miała ojca na wschodzie więcej. To było Neustadt an Dritz. Ona powiedziała, Helena powiedziała, słuchaj, jedź do mojego ojca, dlatego że ona nie dostała zaproszenia kopać okopów, tylko ja. No i Helenka, ja nie pojadę sama. Więc ona postanowiła, jedziemy razem do mojego ojca. I to było tak 21 kwietnia, coś takiego. I my żeśmy pojechały. Po drodze był alarm i żeśmy zeszli z pociągów, ale po może pół godziny żeśmy z powrotem weszły i żeśmy zajechały do tego miasteczka. Okazało się, że wówczas było takie bombardowanie, że już z tej strony z Berlina nie można było wyjechać, dlatego że te wszystkie te liny kolejowe, te pasy kolejowe zostały zniszczone zupełnie. Żaden pociąg, żadna kolej nie mogła stamtąd wyjść. I my żeśmy zostali tam jakiś tydzień czasu, żeśmy zostały dłużej, aż nie do końca wojny, tylko i od razu jak wyszło tam wojsko rosyjskie i polskie. I tam no, już pracy tak nie było, dlatego już czuło się w powietrzu, że już ta wojna już kończy się. I aż 1 maja my żeśmy poszli na spacer i przyszło wojsko i rosyjskie i polskie. I nawet ja patrząc Helenką i doszedł do mnie, do nas jakiś żołnierz i mówi, i on od razu do mnie mówi, pani jest Żydówka. Mówię, ja nie jestem Żydówką. Więc żeśmy poszli dalej i znowu żeśmy spotkali żołnierza Żyda. I, ale ja się nie przyznałam, myślałam, że zostałam jedna Żydówka na świecie, że więcej nie ma Żydów.
Nie chciałam nikomu powiedzieć, musiałam to wszystko przetrawić. W końcu, po kilku dniach, ci chłopcy, ojciec tej Helenki i jeszcze kilku chłopców z Łodzi, że tam pracowali, wynajęli wóz, wynajęli Niemca, że przyjechał z takimi koni, takie belgijskie konie, i żeśmy jechali w stronę Łodzi, do miasta granicznego Szczajmi. Ale jak żeśmy tylko wyjechali trochę, to ci chłopcy posłali tego Niemca z powrotem do miasta i my żeśmy zaczęli jechać w stronę Polski. I ten Niemiec bardzo płakał, nie mógł się rozstać z tymi końmi, ale nic mu nie zrobili. On został żywy i mam nadzieję, że sobie kupił inne konie, ale on bardzo płakał i to było bardzo dotykające. Dlaczego, że doprawdy do koni człowiek się przyzwyczaja. Ale my żeśmy pojechali trochę dalej i po kilku kilometrów żołnierze rosyjscy zatrzymali nas i od razu zamienili nam konie, bo takich koni już nikt nie miał. I tak cały czas zamieniano nam konie.